Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry co po niektórym. Cieszę się, że mogę z Państwem porozmawiać. Dzisiaj mimo wszystko się cieszę. Scott też. Kot dopiero wstał. On śpi tylko teraz, bo tu zimno jest w tej chwili. I deszczowo. No już uciekaj, kot. Już uciekaj. Także zaraz sobie porozmawiamy, proszę Państwa. Muszę się przyznać, że niezbyt mi się dzisiaj chciało. Nadawać, zresztą coraz mniej mi się chce nadawać. Przepraszam bardzo, ale po ostatnich dniach, patrząc po niektórych komentarzach, które słyszę, które czytałem w internecie na temat tej całej historii z hejtem, z przerażeniem zauważyłem, że wszyscy, że bardzo dużo ludzi. Uważających się za patriotów, popiera ten hejt i to wszystko. A tymczasem sprawa jest o wiele głębsza niż się komukolwiek wydaje. O tym być może będę chciał mówić również dzisiaj, bo o tym będzie ta audycja. Zacznę od tytułu, proszę Państwa. Kłamstwo to prawda, czyli reforma poprzez przejęcie kasty. Proszę Państwa, tak, kłamstwo to prawda. Tak się okazało. I patrząc na wszystko, na całą tą historię. Wmawia nam się, kłamie się po prostu, wszystkie strony po prostu kłamią, kłamią, wmawiając nam, że to prawda. To jest, proszę Państwa, trochę z Orwella wzięte. Pamiętajcie, Ministerstwo Prawdy, Ministerstwo Miłości, 1984 ta książka. Pamiętacie Państwo? Pamiętacie. A największym kłamstwo jest ta reforma sądownictwa. Bo to, co się ostatnio stało, udowadnia, że ta reforma polegała wyłącznie na przyjęciu kasty. Tak. Kasta należała do innej strony, i trzeba było kastę przejąć. Używam pojęcia kasta, którego sam nie lubię, ale oburzonym wszystkim sędziom, w tym również sędziom Sądu Najwyższego, przypominam, zadaję pytanie, kto pierwszy mówił o nadzwyczajnej kaści. To jest raz. Ja stykam się z hejtem na co dzień, proszę Państwa. Na co dzień, również na tym kanale. Jest cała masa ludzi, którzy po prostu tutaj ukryci pod pseudoninami hejtują. Dla mnie jest w ogóle paranoja totalna, paranoją totalną to, co się teraz dzieje wokół tej całej Emilii. Jak można, proszę państwa, nie te, robić bohaterkę z bardzo sprytnej, kutej na cztery nogi kobiety, panie się nie obrażą, wykorzystującej typowo polski kompleks kobiet? udającej słabą istotę po przejściach, pseudosamobójstwach, w wudzie i tych innych rzeczach. Żonie jednego z sędziów, notabene, tak słyszałem, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale już wszyscy wymieniają, więc pani Emilia S., tchórzowi internetowemu, skrytemu za pseudonimem, zajmującego się czymś, co jest najgorsze, najbrzydsze, ona robi z siebie w tej chwili, ona robi z siebie skrzywdzoną osobę, która zrozumiała. Prosi o wybaczenie. Nie, nie ma wybaczenia dla żadnych tchórzy internetowych. Przykro mi. Nie ma. Dla żadnych tchórzy internetowych. To cała Emilia, kuta na cztery nogi, naprawdę sprytna jak cholera, dobrze wie, co robi. Dobrze wie, co robi. Dobre pytanie, Trumpek. A czy ta pani to nie wytwór służb, tylko czy ich czy ich i w którym miejscu została przejęta przez stronę przeciwną? Może od początku była przez stronę przeciwną. Jeśli prawdą jest, że jej mąż, który pisze również takie dziwne listy, a jak wczoraj usłyszałem, to też jeszcze dziwię się, jak się adwokat może dawać, ta pani adwokat tak podpuszczać pani Monice Olejnik, bo się dała podpuścić, to nawet z wypowiedzi tego adwokata twierdzę, że to jest niesamowita robota. Bardzo dobrze. I ona dobrze wiedziała. I ona dobrze wiedziała. Rafał F., panie specjalista, no już pan, pan mi dopisał hate. Tak, tak używam słowa hate, dlatego że proszę pana, tutaj powtórzę, tak jestem ten języka, ale kiedyś powiedziano, kiedyś w starych komputerach, jeszcze jak nie było pc takich, było coś takiego, co się nazywało, był taki klawi, klawisz Erasol. W skrócie ERAL. Pamiętacie, i ktoś kiedyś w Polsce chciał strasznie poryścić językowi, żeby powiedzieć o tym, żeby komendy komputerowe były po polsku, i ktoś wymyślił wyrwsz czyli wyrzuć wszystko. Wyrwsz. Erase all. Wyrwsz. Nie ma takiego słowa. Także wolę używać słowa hate, które weszło w, do tak zwanego uzusu językowego, bo język żyje i też zapożycza w tym momencie i w ten sposób się rozwija. Trudno. Jaki to gwałt na języku polskim? Niech pan przestanie. Gwałt na języku polskim to ja słyszę codziennie, dlatego zerwałem z Twitterem, proszę Państwa, w ogóle. Bo jakbym pani, bo przy okazji tej sprawy ktoś mi przesłał zdjęcia dwóch znanych polskich dziennikarzy, których rozmowa, proszę Państwa, to jest poniżej poziomu, to powiem szczerze, pod budką z piwem słychać, mówią ludzie o większych, mówią, jest język zupełnie inny. To jest coś strasznego, proszę Państwa. Pan Krzysztofka znowu słucha, co ja mówię, a potem powtarza w formie pytania moje tezy. Arty ciekawe, proszę pana. Ja nie wiem, skąd pan się wziął. Jakby, oczywiście, zaraz powiedzą, że obrażam ludzi, ale ja po prostu też uczę państwa. Po prostu uczę państwa. Również paru rzeczy. również zadawania pytań. Proszę zobaczyć. Yy... Dobrze, ty... dobrze. Weźmy tak. Od którego momentu? Od którego momentu ta pani się zorientowała, że może warto pójść do drugiej strony, a może od razu pójść, bo coś się zyska i pomogą zrobić z siebie ofiary. Oni robią z siebie ofiarę. I proszę i nawet ci sędziowie zaatakowani niby nie mają do niej pretensji. Nie trzeba mieć do niej pretensji, bo gdyby nie było takich Emilek. Gdyby nie było takich Emil, nie byłoby tego wszystkiego. A takich Emili jest pełno, proszę Pana. Bartekę, o no, czym jest ta audycja? Pan słucha tego, co ja mówię, czy może panu. Czy panu, czy panu może to przeszkadza, co ja mówię? Więc po co pan tu wchodzi w ogóle? No. Rafał Ewmir, gdzie dzisiaj dogadają, tak, ale ten hejt w tym, ten hejt ma mówić nienawiść. Dobrze, niech to będzie. Poetyka, język nienawiści. Notabene do tego dotyczą wszystkie strony w to są związane. Ci sędziowie, którzy w tej chwili płaczą, że ich to dotkał, sami tym hejtem się posługiwali. I sami mieli swoich własnych dziennikarzy i tolerowali ten hejt wobec drugiej strony. Natomiast, yy, druga, natomiast to, że druga strona się w to wpakowała i ci sędziowie, jest dla mnie przerażające i to świadczy o środowisku sędziowskim, ponieważ dla mnie ta cała sprawa jest to, proszę Państwa, sprawa wewnętrznych rozgrywek całego środowiska sędziowskiego, czyli widać, czym była ta reforma. Chodziło o przejęcie tego środowiska, tylko i wyłącznie. Uważam nadal i będę uważał, że pan Ziobro powinien podać się do dymisji. Powinien. Jeśli nic nie wiedział, to nie powinien rządzić. Ale jeśli prawdą jest to, że. Yy, ale prawdą jest to, jeżeli prawdą jest to, proszę państwa, że w, w połowie marca zabrano tej całej Emilii, ciekaw jestem, czy wtedy poszła do Onetu, czy nie, czy jej mąż poradził sędzia, bo który tym sterował, czy nie, żeby wyjść z tego, co świadczy w ogóle o lojalności tych ludzi wobec zarówno Pana Ziobre, jak i wobec Pisu, jak i wobec tej strony, a raczej o karierowiczostwie. Jeśli zabrali, i jeśli było to w prokuraturze katowickiej nośniki wszystkie, a pan Ziobro mówił, że nadzoruje bezpośrednio prokuraturę katowicką, to mam proste pytanie, nie wiedział? Nie wiedział? Pomyślcie. Fabian, Fabian, witam, tu Bebrogana Opisu, a panie od wyrywania paznokci. Dobrze, bardzo, do widzenia. To macie przykład właśnie hejtu, typowego hejtu z Polskim Orłem używanego również w stosunku do mnie, nie tylko przez środowiska lewicowe, które krytykuję, ale także przez środowiska prawicowe, które się ze mną nie zgadzają. Którym się śmiem nie zgodzić. Bo jak się można nie zgodzić? Tak, panie Fabian Fabian, jestem specjalistą od wyrywania paznokcia. A pierwsze to bym wyrwał panu, jakbym pana dorwał z przyjemnością. Albo bym, po podał, albo bym po prostu dał panu w mordę. Już, mówię to prosto. Bo tutaj po to są ci ludzie. Wczoraj do mnie ktoś tutaj też wypełniał, usunąłem go w ogóle ze znajomych, bo też mówi o jakichś tam dziwnych sprawach, co to znaczy bohaterstwo. I w ogóle jakbym kogoś znalazł czy coś znalazł, to bym był bohaterem. G prawda, proszę Państwa. G prawda. Sam ukryty pod pseudonimem siedzi, siedzi bezpiecznie i napuszcza innych. Tak to wygląda. Także, proszę Państwa, ja nie mam żadnego w tym momencie żadnej litości dla tej całej Emilii. Jeszcze raz powtarzam, kuta na cztery nogi. Sprytna kobieta, wykorzystująca całą waszą, z tą kobiecą, z tą panią adwokat, również kobiecą, tą polską estymę i polską kompleks wobec kobiet, które je traktuje jako istoty słabsze, a wręcz odwrotnie, proszę państwa. Ona na tym zarobiła i myślała, że zrobi karierę, i teraz też chce wyjść z tego. Leży, popełniała samobójstwo, chora psychicznie. To właśnie. Pięknie jej doradzili, żaden sąd jej nie skaże, proszę Państwa. A to, co zrobiła, łącznie z kejtowaniem dzieci, włączaniem w to wszystko osób niezwiązanych w tym wszystkim, to jest to chore. To jest to chore, proszę Państwa. To świadczy tylko na jej niekorzyść. I życzę, i życzę w końcu, żeby, żeby ją ktoś naprawdę osądził i żeby w Polsce nastąpił system rzeczywiście, system prawny został tak zmieniony, żeby taką osobę porządnie osądzić. A taka propo jeszcze, jeżeli chodzi o pana plebiaka. No, bardzo fajnie. Otóż za sędzią Strączyńskim, który jest również stoi za tym, że panarek Kraska został niewinnie wsadzony i który zniszczył dowody niewinności, tą sprawę nadzorował przecież pan plebiak, cały czas interweniował, stąd koło pana klaski były. Pan Ziobro o tym nie wiedział? Jak nie wiedział, to się nie nadaje na ministra, po prostu. To jest pełne hejstu. Oczywiście, że jest pełne hejtu. I to jest niestety, proszę państwa, problem. Ale problem na wszystkich, bo my ten hejt akceptujemy. My to akceptujemy. My tak uważamy, tłumaczenie mi, że trzeba mieć grubą skórę tak. Trzeba mieć grubą skórę, ale nie na tym polega yy, gruba skóra. Nie na tym polega gruba skóra. Tylko polega na, yy, nie, polega na tolerowaniu świństwa. I takich Emilii, proszę Państwa. I takich Emilii. Daniel mówi, że ale Ziobro nie zaprzecza temu. Tak, oczywiście, bo ono jest piebak, tak? Czy plebiak? Nie wiem, wszystko jedno. Zresztą zdaje się, że znamy nazwisko już męża tej pani, to też bardzo ciekawie tym sterował. Dał się podpuścić. Autentycznie dał się pan minister Ziobro tak podpuścić i wprowadzić w kanał. O ile, ty, jeśli naprawdę tym nie sterował i nie wiedział, to dał się w, podpuścić w kanał, w związku z czym nie nadaje się na ministra sprawiedliwości. Powiedziałem, co to za sprawiedliwość, co on chciał po prostu, bo to tak wygląda. Cały tych reform. Od początku mówiłem, proszę państwa, to jest przejęcie po prostu kasty. Słowo kasta pochodzi skądinąd. To nie jest słowo wymyślone na zachodzie. Jeszcze jedno w tym wszystkim. Sędzia, jeden czy drugi. Jak można, i to mówię do wszystkich narodowców wszystkich tych, którzy walczą o honor i o pamięć po żołnierzach wyklętych jak można takiego tchórza, wstrętnego, takiego robaka internetowego takiego tchórza, takiego, taką wstrętną osobę bez moralności, która nic nie ryzykuje porównywać z Inką. Młodą dziewczyną, która zaryzykowała życiem, proszę państwa, jak można? Jak można? Co to znaczy? Co to jest za patriotyzm? Co ten człowiek może po sobie powiedzieć? Za to wszystko powinni nas przeprosić. Jak można takiego tchórza wrednego? I wiecie państwo, ja, ja podany zostanę pod, podany do sądu. Właśnie przez tego tchórza internowego i przez jednego adwokat. O tym, co ja mówię i nikt mnie nie obroni. Po tym, co mówię. Bo ja śmiem powiedzieć prawdę, jak to wygląda. A wiecie, ilu takich jest tchórzy? Ilu ja takich tchórzy mam? Jakich tutaj mam różnych Józefów, Stalinów, jakich tutaj Fabianów, Fabianów, piszących różne rzeczy natychmiast, przychodzących. Nikt nie stanie, proszę Państwa, do dyskusji tak, ale z buty. To są ścierwa bez honoru. I ja się z panią zgadzam absolutnie. To są ścierwa bez honoru, i to trzeba powiedzieć. I to trzeba powiedzieć. I jak można takiego tchórza internetowego, taką Emilię, taką sprytną, która ucieka w chorobę psychiczną, porównywać do dziewczyny, która rzeczywiście zapłaciła głową za to. Jak można? To jest obraza dla wszystkich tych żołnierzy. Ten podarunek z tym wszystkim, jak można, jak, proszę Państwa, odwaga potaniała i my mamy szanować własną historię? Jeśli to jest prowokacja, to jest ciekawa, bo tym dziwię się, że tu nie ma w tym wszystkim wywiadu, bo to są różne inne rzeczy po prostu. Eee... Rzeczywiście, Później, Bukasz, też jest, te, też jest taka, a bo platforma to, bo platforma tamto, nie ma sprawy. Nie. Partia, która mówiła o wysokich standardach, zupełnie zniża się do rynsztoka, do standardów rynsztokowych, po prostu i to robią sędziowie. To, cała ta sprawa świadczy właśnie o środowisku sędziów w Polsce. Ja już nie generalizuję w tej chwili, proszę Państwa, nie, bo, bo naprawdę 99% uważam, jest. Sędziów uczciwych, naprawdę uczciwych, chcących wykonywać wbrew systemowi, chcących wykonywać. Więc ja teraz, chociaż nic nie znaczę w ogóle, chociaż muszę powiedzieć, że wczoraj rozmawiałem i toczyłem dużą dyskusję z osobą, która jest od dawna związana z PIS, jest bardzo wysoko y związana z tym PISem ba na bardzo wysokim poziomie, która mi przyznaje absolutną rację. Jeśli zarówno jeśli chodzi o to zło, które idzie ze środowiska ziobrystów i od zioby i jest stamtąd, jak również ten właśnie problem, w którym, że PIS nie potrafi sobie z tym poradzić, że dzięki różnego rodzaju cwaniaczkom, karierowiczą idzie to wszystko na PIS, a to nie wyszło z PISU. Ja, I dlatego bronię PiSu, proszę Państwa. Mimo wszystko bronię PISU, tym bardziej, że biorę pod uwagę jeszcze sytuację, e, sytuację międzynarodową. I będę mówił, proszę państwa. E bardzo ciekawe, może byśmy tak rzeczywiście ktoś ustalił i podali, kim jest mąż, i może on się wytłumaczy. Bo nie sądzę, żeby mąż nie wiedział, co ona wyprawia. I może mąż to na raju. Krefem był wysłany od kasty AO, żeby rozłożyć. Tak, rozłożyć, jaka to była reforma. Proszę pana, prawdziwą reformę chce pan? Proszę bardzo, obieralni sędziowie, ława przysięgłych, sędzia reżyserem procesu, niezależny od, wszelkiego, od wszelkiej partii politycznej więcej sędzia musi być pozbawiony również praw wyborczych nie może się opowiadać za partią wyborczą za partią jeżeli chce musi zrezygnować proszę bardzo proszę bardzo to jest tak jak w Stanach Zjednoczonych porównywanie nas jak to ten pan mądry pan rzecznik ze Stanami Zjednoczonymi gdzie rzeczywiście prokuratorem generalnym był brat prezydenta Kennedy'ego był rzeczywiście prokuratorem generalnym tylko że prokurator generalny przegrywa w sądach może, to jest tam jest szereg różnych hamulców i szereg różnych barier. Nie można nas porównywać, poza tym jest inna filozofia prawa, inna filozofia myślenia, proszę Państwa. Więc proszę mi nie mówić, że był kretem. Został wybrany, ponieważ umiał ładnie całować w rękę pana Ziobrę i zapewniać go, że ma rację w kółko. Na tym polega dowcip i dlatego, jeżeli taki jest szef, powinien przestać być szefem. Mówię to prosto, wiedząc dobrze, że pan Ziobro się zemści, jak to usłyszy, bo on jest bardzo mściwym człowiekiem. I dlatego nie powinien zajmować takiego stanowiska. PiS go broni, bo PiS uważa, że przegra. No może rzeczywiście, ale dzięki na przykład, ale już widzę, bo już widzę dzisiaj po TV Open Info, które opublikowało sonda, że już się zaczyna gra, żeby PSL wszedł konie się do Sejmu. Przypomnę właśnie Państwu, przypomnę właśnie Państwu wszystkiemu, żeby PSL wszedł do Sejmu. To jest gra cyniczna, gra polityczna, po prostu bezsensowna i wszyscy i nie można tego usprawiedliwiać. Chcecie mieć takie prawo? To dobrze, to powiem wam. Chcecie mieć, chcecie mieć sytuację, w której reforma sądownicza, pan mówi? Jaka to reforma? Napolegająca na większej penalizacji? Proszę bardzo. Była w Suszku, była wielka jakaś katastrofa meteorologiczna, nagłe załamanie pokoju, pogody, podobnie jak dzisiaj jeszcze o tym powiem. Zresztą o też już widzę natychmiast, jak się tragedię ludzką wykorzystuje i to... Lewa strona wykorzystuje dla swoich własnych celów, idiotyczne w ogóle, tragedię ludzką, załamanie. I co się dzieje? Meteorologów prokurator oskarża o to, że nie przewidzieli. Może wróżkę oskarży, że nie przewidzieli. To chcecie, że prokurator we wszystkim? Że prokurator decyduje o areszcie tymczasowym? To ma być państwo prawa? Nie. Nie. Nikt nie myślał w tej reformie, na tym polega dowcip. Ci, którzy, i to ja wiem też bezpośrednio, jak rozmawiałem z ludźmi z PiSu, proszę Państwa. Oni myśleli, że rzeczywiście będzie to reforma systemu, ale okazuje się, że to miało być przejęcie kasty sędziowskiej. Tak, i ta kasta sędziowska to zajęcie słowa pana, kasta nadzwyczajne są słowa pani Gerzdow. Powiedziałem: Potępiam hejt z każdej strony. Tak samo potępiłem hejt i potępiłem wykorzystanie dzieci pana Morawieckiego. Dla celów politycznych, czyli uderzenie w niego poprzez dzieci. Tak samo potępiłem to, co zrobił pan Wyszkowski wobec pani Dulkiewicz. Jest to to samo, na to nie pozwolę. Są granice, których żaden uczciwy człowiek nie może przekroczyć, a niestety te przekroczono. Jeśli robi się chorą, nieszczęśliwą, bohaterkę prawie że, porównywaną do inki z takiego, z takiego internetowego tchórza jak tej Emilii. To dziękuję bardzo. I proszę mnie podawać do sądu o to. Trudno możecie mnie wsadzić. I tak mnie wsadzą. Ale tak jest, tak jest. Jeżeli ja widzę i czytam na internecie i na Twitterze ludzi, w tym również dziennikarzy znanych i lubianych, po których słowa, których trzech robię, ja tutaj tych słów nie użyję po prostu. Nawet prywatnie często takich słów nie używam. To co ja mam powiedzieć o tej klasie całej, która ma państwa nauczyć czegokolwiek. Możecie mnie nazywać jak chcecie, możecie tutaj hejtować i robić różne rzeczy, ale ja będę mówił. To co mówił. Tym bardziej, że, proszę Państwa, tym bardziej, proszę Państwa, że taki sam hejt został założony wobec konfederacji, z którą się nie zgadzam, z którą mogę dyskutować. Ale taki sam hejt. Jest również w internecie taka pani, która się nazywa, jak ona się nazywa? Katarzyna S. Bardzo ważna, bardzo znana, znaczy ona znana, bardzo aktywna na tym, każdy jej jest jednym wielkim hejtem. Obrońca Konfederacji robi to samo wobec wszystkich. No, Ta dusza wartość, jak na chorą żonę uniknąć. Nie, internet, proszę Państwa, ja nie mówię w tej chwili. Ja nie mówię w tej chwili, a właśnie też polskie nazwisko ma kremer, jeżeli będziemy, proszę się nie obrażać, ale jeżeli już będziemy tak pięknie mówić, bo jeżeli w ten sposób, użyjemy takich tekstów, jakich użyła pani Emilia. Jeżeli ona tak się nazywa, wspaniałe polskie nazwisko. Typowo polskie, prawda? Będziemy tak mówić, bo, taki, bo takim poziomem ona ruszała w tym momencie. Ja zniknąłem z TT, to się czasami podsyłają. Powiedziałem, nie chcę w tym maglu, w tym świństwie uczestniczyć, i już nie, zniknąłbym w ogóle z Facebooka, ale to ze wielu względów nie chcę po prostu. Nie przychodzą tu ludzie pana, nie panie Swarozec, Przychodzą tu, żeby mnie nienawidzieć. Przychodzą tu, żeby pisać się, że wyrywałem paznokci, jakim mordercą, bandytą jestem, jakieś inne rzeczy. Jak nie mają argumentu, to walną po prostu jak Widzicie Państwo, u mnie są wszyscy. Jest i pani Marlinda, która mówi dziwne rzeczy, z którymi się nie zgadzam. I proszę bardzo, ale możemy rozmawiać. Paweł 0108, na jakie pani nie zgadza się pan z konferencją? No, ale nie dyskutujemy teraz o tym. Ja po prostu mówię, ale nigdy w życiu nie pozwoli. Proszę Pani, niech Pan zauważy, że byłem jedyny, który, jedyny, który uznawany za zwolennika PiSu, który obstanął w obronie konfederacji w momencie tego hejtowania ich, mu nazywania ich ruskimi onucami przez Gazetę Polską, przez różne rzeczy. Opieprzyłem ich jeszcze bardziej, prawda? Bo tak jest. No właśnie. Czy prezydent może zdymisjonować pana Ziobro? Łukasznowak? Kasztowak. Ten prezydent? Prezydent nie może, prezydent nie ma realnej władzy, może tylko premier, ale ani ten premier nie ma odwagi, ani PIS nie ma odwagi, PiS przegry i przegra, uważając, że zachowując. Po prostu nie. Powiem jeszcze raz i powiem to za jednym dziennikarzem, że to jest ta zła strona mocy w PiSie. Z tamtej strony. Trudno. To widać wyraźnie. Proszę państwa, no proszę pomyśleć, jeżeli od 15 marca, gdzie przejęto nośniki tej całej, tego całego tchórza o pseudonimie Emilia-Anna K., wiem, że to pan ze nie wiem co. Paweł 0108 możemy kiedyś porozmawiać o ten temat proszę nawet do mnie prywatnie odezwać na maila możemy porozmawiać, ale to nie o tym audycja w tej chwili no. więc jeśli od 15 i jeśli jest prokuratorze, a jak my dobrze wiemy, że pana Ziobra sądy najmniej interesują tylko generalnie prokuraturze, prokuratorzy i wiem, że on działa na co, na co na kogo jest, to widać? To widać, powiedziałem Państwu, do czym polegała tak naprawdę ustawa dezubekizacyjna. Chodziło o to, żeby tacy jak ja nadawali na to, co było po roku 90. Wtedy im przywrócono emeryturę. No. no. właśnie. Ale ktoś, Swarożyc, tak, stereotyp, ale ktoś to powie. Dobra. A teraz wracając jeszcze do tych tragedii, wszystkich, no już mówiłem do tego o różnych rzeczy, bo. Aha. Yy, jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie taką. Jest taka historia z Josop, tą, która się podawała za różne rzeczy. Wiecie, że nie można jej za co wsadzić? Ta sama historia. Ja Josop kiedyś usiłowałem namówić na audycję. Musiałbym specjalny fotel przy bo ona ma tego. Już wchodzenie, robienie z siebie ofiary. Sprytna, kuta na cztery nogi, kobieta, która oszukała wszystkich dosłownie i w tej chwili ma co wsadzić. Krzysiek Kazimierczak, pan redaktor Kazimierczak, pamięta jak żeśmy razem byli jak żeśmy razem siedząc na telefonie jednocześnie a ona usiłowała wrobić go pod innym nazwiskiem w jakąś fundację chorób tropikalnych w której on też niby działał była jakąś rzadką chorobę i żeśmy razem z, i razem zneutralizowali jej działanie no, no. tak to wygląda tak to wygląda i to tak też mi przypomina, ta sama, ta sama rzecz od razu. Jestem biedna kobieta chora, mam dzieci z, z tego, takie mam przeżycia, wszystkie, bo tu mi mąż, bo tamto, bo to wszystko. Płakała strasznie, jak się dowiedziała, że może niech się zapłacze na śmierć. Nikomu nie życzę śmierci. Takie tchórze internetowe nie powinny istnieć. Tak, KS, bokser został zamordowany, zgadzam się. Tak samo jak został zamordowany brat pana Pawła Chruszcz, pana posła Pawła Chruszcza i co pan Ziobro na to? Tak samo jak pan Arek Kraska, to wiceminister, mianowany przez pana Ziobrej, i wybrany sędzia. Zaczął manipulować, bo się okazało, że sędzia Strączyńskiego można ruszyć. To są też tacy sędziowie, proszę państwa. Niestety. Co tutaj było dalej? Krzysztof Kano nie będzie mówić. On nie mówi o leperze, nie mówi o wszystkim. Więc, mam, więc właśnie, a teraz jeżeli chodzi o to, to tak mi się wydaje. Teraz proszę Państwa, dzisiaj jak Państwo wiecie, była tragedia, była nagłe załamanie pogody. No znowu wsadzą meteorologów, zwanych Panem Ziobre. Wiecie, że w Polsce mało kto chce już pracować? Bo się boi, że jak źle przewidzi pogodę, to go wsadzą do pierdla po prostu no. I teraz y, powiem jedno i teraz jeszcze powiem i, i co ja dzisiaj słyszę. Ogromna tragedia piorun walnął, tam y, piorun walną to zginęło dwoje dzieci, dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci, przypuszczam, że to dwie rodziny były razem czy coś tam i zginęły. Czy rodzina i zginęły? Właśnie. I co ja słyszę? Od razu się z lewej strony zdemontować krzyż na Giewoncie, bo to z bo tego, proszę Państwa, ten krzyż jest opiewany w, przez, przez poezję i literaturę młodej Polski, Kasprowicz, również przez Wyspiańskiego. To jest stara tradycja. Od razu się zaczyna wykorzystywanie ludzkiej tragedii, tragedii naturalnej, której nikt nie był w stanie przewidzieć. A szczególnie turyści, którzy rzeczywiście traktują wejście na Giewont jak na, nie ja wiem, po Krupówkach, czy przejście po Marszałkowskiej. I zaczyna się po prostu taka rzecz. Wszystko, co to świadczy źle o nas, proszę państwa. Absolutnie źle o nas. To jest chore. To jest chore. Pani panie Piotrze, tak się dzieje, gdyż dla tych ludzi nie ma żadnych następstw. Oni w wiecie, chcą sprostać wymogowi taki osób, bo ich wartością jest nic. Posuną się. Oczywiście, że posuną się do wszystkiego. Poszedłem się do wszystkiego i powiedziałem, ta reforma została spieprzona od samego początku do końca właśnie przez pana Ziobrę, bo był, chodziło o przejęcie całego systemu. Nie o zmianę systemu w Polsce, systemu sądowniczego, czy w ogóle systemu prawniczego, ale o, ale o przejęcie tego systemu. Tak, przejęcie kasty. Tak uważam i tak będę mówił. Możecie się na mnie złościć i tak dalej. No. Ale to z tym krzyżem, to jest. Yy... Yy, ale z tym krzyżem to jest paranoja. A na przykład nikt nie wzięli pod uwagę, że ci ludzie akurat, tam są dla tych turystów te takie, wiecie państwo, te żelazne takie, te metalowe poręcze czy coś. No. Ale jak można od razu mówić? Jak można od razu mówić, że krzyż, który zabija i to wszystko? Nie, proszę państwa. Nie, nie. No. Yy. Joanna Ristow, jak reagować, zareagować na pogróżki? Nie wiem, ja jestem kwestią ujawnienia. Ja powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Oczywiście jestem przeciwny yy, karaniu śmiercią, czy jestem przeciwny tutaj i nie chcę, żebyście Państwo zrozumieli, ale ja tą Emilię bym zneutralizował totalnie, bo po prostu ujawnił jej twarz i wszystko. Ujawnił i niech się załamuje. Mam gdzieś prawo, które chroni takie, takich tchórzy która mnie skaże, oni mnie skażą za to, że występuję pod swoim własnym nazwiskiem. Że występuję publicznie swoją własną twarzą, oni mnie po prostu skażą, a ją będą chronić. Ona będzie Emilia S. z chronionym nazwiskiem, bo tak ktoś wymyślił takie prawo chroniące bandytów i chroniące tchórzy, po prostu. Prawda? Powiedzcie mi, mam rację, czy nie mam racji w tym, co mówię? Tymczasem tu Pani Rawydralska ma rację, ciekawy temat sądownictwa w Polsce poruszany, negowany, to pod dotyka społeczeństwa do żywego i na długo. Oczywiście, że tak, bo w tej całej dyskusji, w tej całej reformie nie chodzi o zwykłego człowieka, który nadal jest, tak jak pewna moja znajoma, proszę Państwa, proszę bardzo, Wy wszyscy mówicie, ciągle się powtarza. Yy... Wszystkim powtarzacie Państwo na temat tego sędziego, gdzie jeden ukradł wiertarkę, drugi ukradł. No, kto będzie sądził? No, wiadomo, sędzia, który ukradł wiertarkę, będzie sądził tego sędzia, który ukradł pendrive'a czy kiełbasę wszystko jedno. To są przypadki jednostkowe, nie można na całą. Ale proszę Państwa. To dotyczy rozmów na samej górze, profesorów, którzy piszą książki, wykładają, podręczniki akademickie, którzy na pewno nie wiedzą, co się dzieje na dole. A więc jest takie małe miasto, proszę Państwa, w Polsce nad Bożem. Jest sędzia Sądu Rejonowego. Miasto, Urząd Miasta od pewnej firmy budowlanej. A taka a propos firm budowlanych, nadal podwykonawcami się nikt nie zajmuje w tej reformie sądownictwa. Pan sędzia po prostu... Zamówił coś, co kosztowało powiedzmy 8 tysięcy złotych i nie zapłacili. No więc się podaje do sądu miasto. Pani, która ma te zamówienia publiczne i która rozlicza, jest żoną tego sędziego sądu rejonowego. Oczywiście ten człowiek przegrywa w tym sądzie rejonowym, nie ma żadnych powiązań przecież żadnych, logicznych. Może być sędzia, no każdy sędzia może mieć żonę, która pracuje w urzędzie miasta. I wszyscy wiedzą, się z tym sędzią i z tą panią. Że za pół roku w sędzie okręgu drugiej instancji ta firma wygra te 8 tysięcy, tylko żeby wygrać, musi wydać 20, więc odpuszcza. To jest, proszę państwa, zmienić to, to jest reforma, ale to trzeba zmienić filozofię prawa, zmienić system, a nie przejmować kastę, tworzyć własnych sędziów. To, co się stało, wbrew pozorom, i to mówię tym wszystkim sędziom, którzy robią z siebie teraz ofiary w telewizji, to świadczy tylko o państwa środowisku źle. Tylko o państwa środowisku potwierdza wszystko to, co zwykłe ludzie, co społeczeństwo myśli o państw środowisku. I wbrew pozorom, Ziobro okazał się waszym sojusznikiem. Tak, waszym sojusznikiem się okazał, ponieważ pomógł wam udowodnić, iż jesteście nadzwyczajną kastą. Właśnie Ziobro. Zgodzicie się? Nie zgodzicie. A da, Panie Wenefikarius, dajcie mi spokój. Proszę pana. dobrze, zginął jakiś bogacz na Mazurach. Jedna sprawa tylko powiem. Dobrze, zginął sobie jakiś miliony. Wiecie co? Nie wiem ile ludzi z 700 osób utonęło chyba w rezultacie od początku wakacji. Nie jest żal faceta, który ciężko pracuje cały rok, jedzie na dwa tygodnie za ciężko zarabione pieniądze, wypije jedno piwo, wejdzie do wody i utonie. Nie jest jego żal. Bogacz. Ciekawe tylko jest, co się stało, bo są dwie wersje. Albo. No dobra, yy, ciekawe jak doszło do śmierci, bo może tak się złożyło, że to nie jest. Ktoś mu pomógł, na przykład ta dziewczyna, która się broniła, może nie, nie wiem. Nie wiem. Twarz jest ujawniona na ten, ten Marek Filip, no chciałbym zobaczyć. Chciałbym, żeby ta pani powiedziała, jak można, bo przeciwko mnie, proszę państwa, ja przypomnę, że Taki hejt się na Twitterze był przeciwko mnie w momencie, kiedy załatwiali mnie w, z Niemcami w PWPW, co czego zaraz zresztą wrócę. Taki hejt i takich Emilii miałem samych. Nie tylko i taki był dziwny sojusz tych sprawicy z prawicy, z pis w tym również paru z tego całego, jak i również tych z drugiej strony. No, bo to mnie trzeba było wykończyć. Był zapis na mnie przecież, prawda? Mareka, tylko wtedy przepłynąłby 100 metrów, jeśli by na przykład nie był pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych, albo nie został uderzony, albo i to i to. Odpowiedzcie sobie sami dalej, co myśl na ten temat. E, e, nie chcę na ten temat mówić. No. Więc proszę zobaczyć. A teraz y, tutaj usiłują. No powiedziałem Państwu, wczoraj ta rozmowa z tą panią adwokatką, następna kobieta ładna, w ogóle to wszystko, tak te, i ta polska mentalność, polskie podejście, biedna, po przejściach. No, no i tu już jest, natychmiast już są takie konotacje, no tak, bo pewnie mąż ją maltretował, niszczył ją w ogóle, i ona musiała się jakoś, ludzie, na no, miłość, tylko obudźcie się, kuta na cztery nogi, baba, która spadnie na cztery nogi, dobrze, tak jak ta Josop, nic jej się nie stanie, to ja za to zapłacę a ona nie. Tak to wygląda. Tak to wygląda po prostu. A film, który dotyczy zaraz, powiem Państwu powiem Państwu jedną rzecz. I o co chodzi? O co chodzi o yy, przejęty przez Niemcy. Film, który dotyczył y, przejętych przez Niemców dobrze, proszę Państwa, chciałem powiedzieć jedną rzecz. To nie dlatego wiem, że przyszedł film, przyszło to, że da polskie dane biometryczne mniej więcej około 2015 roku wyciekły z. Y do Niemiec przez pewną prywatną firmę. Proszę Państwa i tylko służby. No tak, wtedy akurat jedyną osobą, która się przeciwstawiła, był szef wywiadu generał Maciej Hunia jeszcze temu wszystkiemu. To jest raz, tej całej biometrii nie chciała wpuścić tej firmy. Ale muszę Państwu powiedzieć, że pamiętacie Państwo, co ja mówiłem o niemieckiej firmie i naszych danych paszportowych. I to proszę powiedzieć, jak ja za to poleciałem na drugi dzień. Przez, za, z polecenia ministra spraw wewnętrznych Pisowskiego została ta firma przy, przywrócona niemiecka. Proszę Państwa, o tym, Powiedzmy. No, właśnie. No, już przed chwilą powiedziałem, więcej nie chcę mówić, niech dajcie spokój, bo to już jest coś strasznego, co się dzieje. Czy nie wydaje się panu, że pis spowodował patologizację społeczeństwa? Nie, to nie pis spowodował, to tylko część ludzi. Równie dobrze mogę powiedzieć, że PO, i też nie cała, ale część PO. To wszystko. Jutro pewnie zobaczycie kolejny cyrk, i teatr pana Choraby pod tytułem Komisja i raport z komisji, po której nikt nie pójdzie siedzieć. Autentycznie. Zobaczycie. Tak samo cały czas czekam na raport pana Jakiego dotyczącego dotyczące, dotyczące prywatyzacji w Warszawie. No widzicie? No właśnie, to samo pani Iwona Hartwig. Tomek się, to widać wyraźnie, nie o to chodzi. Więc jeżeli mówimy o patologi patologizacji społeczeństwa, to wszystkie strony, cała ta klasa polityczna doprowadziła do tego, a to jest klub programu, proszę państwa, to ja się będę wściekał. No. I jeszcze raz powtórzę, to, co mnie może bym tak nerwowo nie zareagował, ale porównywanie z takim internetowym tchórzem, z takim oszustem internetowym, ja zapłacę za te słowa. Zapłacę, proszę Państwa, będą chcieli mnie dorwać, do wsadzić do pierda, bo jeszcze pod tym pretekstem, przecież pan Ziobro jeszcze bo jak śmiem obrażać w tym momencie. Prawda? No więc widzicie Państwo, to jeszcze porównywać z kobietą, z dziewczyną, która rzeczywiście walczyła i straciła życie i zaryzykł jej, zaryzyk jej głowę i, i wiecie Państwo, no tego się nie da nawet. Dlatego kilku z nas pewnie zaufać Konfederacja na Kan... Tak, ja powiedziałem, ja się w wielu nie zgadzam się. Nie zgadzam się również w tej ich naiwności wobec Rosjan. Nie, nie zgadzam się z tym. Wieloma, ale wielu o tym nie będziemy mówić. Doszliśmy do tego, że nawet Chiny, jak ktoś tu wymienił, pokazują patologię polskiego sądownictwa. Chiny! Chiny! Gdzie się ludzi wskazuje tylko byle, za byle co. Morduje się ludzi i skazuje na narządy, gdzie nie ma praw człowieka. Widzicie, do czego doszliśmy? To jest śmieszne. Wisła MMX, Pan powiedział o Warszawie. A ja słyszałem, że tak. Ja o ile wiem, licealiści nie będą jeździć za darmo. Licealiści nie będą jeździć za darmo, a, a ale będzie kolejna strefa relaksu za kolejne 2 miliony złotych. To jest dopiero świństwo. Nie nie, proszę pana, ale proszę, ja tam pani Jakiera robiła, nie wiem, nie widzę, ja już tego nie chcę nawet oglądać i trochę się tutaj zgadzam z panią Gerdor, która tak powiedziała, że nawet tego nie czyta, więc ja się absolutnie nie chcę czytać tego wszystkiego. Tylko powiem wprost. Tylko powiem wprost, proszę Państwa, to jest jedna wielka paranoja. Tak samo wszyscy się śmieją. 500 plus, 300 plus, dobrze, wiecie, co to jest 300 plus. Moje dziecko poszło do pierwszej klasy liceum. Wiecie Państwo, ile książki kosztują. Ja już, nie mając jeszcze wszystkich, bez podręczników językowych wydałem 520 zł. A gdzie zaszyty, gdzie to wszystko? A nie lepiej zamiast 300 zł zrobić bon na książki, żeby były za darmo. Nie. O tym nikt nie mówi po prostu. Ja nie sądzi pan, że porównując Inkę do Emilii, chciano celowo zawalować Tomek 82. Nie, bo przecież ci panowie, jak ja patrzyłem potem w internecie, ci sędziowie oni byli pierwsi. Tacy to są patrioci. To są patrioci dla kasy, proszę państwa, dla stanowiska. Jeszcze raz powtórzę, powiedziałem. A te wszystkie, a teraz czekam na to, co się stanie. Dzisiaj przeczytałem, że rodzina się ugina, i jednak będzie pogrzeb pana Kosteckiego, bo przegrywają. Po prostu przegrali. Wszystko jest zamiecione pod dywan. Pod dywan, proszę państwa. Trudno. Trzeba walczyć. Powiedziałem. Trzeba walczyć. Fajnie. Relaks jest potrzebny. Tak. Szczególnie, jeżeli on jest w centrum Warszawy, na patelniach. Na patelniach i w najrukliwszych miejscach. Ma pan strefę relaksu? pani strefę relaksu na paletach. Ja wiem, że ktoś pewnie palety, palety i nie wiem co zrobić z paletami, to sprzedał to miastu. I miasto zrobiło strefę relaksu. Bzdura, proszę państwa, bzdura. No. Jedyny sposób to chyba kara do żywocie, a bez prawa łaski oraz przypadek majątku na rzecz, yy, dla przeżeników. Nie, urzędnicy powinni być odpowiedzialni, tak jak przed wojną. No. Yy, Les Wense, ja się zgadzam. Yy, zarządzanie społeczeństwem za pomocą ubóstwa? Tak, za pomocą ubóstwa. Ja się zgadzam. Wielokrotnie mówiłem i mówię, i tu się zgadzam z Konfederacją, że powinny być. Yy, powinien być wzrost, yy, powinna być po prostu wsparcie nie tak jak mówi premier, dla przedsiębiorców. Ale ja, dla, ja, nieważne, nie będziemy o tym teraz mówić, to sobie jeszcze pogadamy na ten temat. Natomiast, yy, natomiast proszę państwa, zaraz pani Anna Karenina jakiego kraju? Przecież to są wszyscy wspaniali Polacy. Przecież oni za Polskę strasznie by walczyli. Wszyscy walczyli, a jeszcze się okaże, że niektórzy, szczególnie ci, co mają 30 parę lat z tych sędziów, to biło się z komuną przez cały stan wojenny. Robiło w pieluchy przeciwko komunie, komunie prawda? Właśnie. I to właśnie do pani Łukaszu Nowak. Panie Piotrze, jeśli Smoleń zamieniono pod dywan, to ze wszystkim tak będzie. Tak. I tu mam największą pretensję do nie tylko do ziobra, ale i do PiSu, ale i do Ziobry, który mając w ręku wszystkie możliwości, zrobił wszystko, żeby nie przewrócić prokuratora. Ojejku, przepraszam nazwisko. No, slip of my mind. Na chwilkę, proszę państwa. To nazwisko Slip of my time. Co, kurcze, blade, chodzi o sprawę popiełuszki, żeby przywrócić prokuratora. I to, żeby, proszę państwa, zrobić, i to, żeby, i żeby smoleńsk, wyjaśnić smoleńsk, ale trzeba było uderzyć w swoich po prostu. Po prostu, proszę państwa. To nierealne, aby wrócić do etosu i odpowiedzialności jak w drugiej RP, bo nagle okaże się, że nie ma komu robić. Trumpek, zgadzam się z panem absolutnie. Zgadzam się panem absolutnie. Ostatnio zresztą słyszałem strasznie ciekawą audycję, która się w ogóle na Putina powołuje i tak dalej. O no właśnie, przeczytam wszystko, co mówisz, Daniel. Sprawa Tomczaka, Kraski, Komendy, Żuk, Lepera, Chruszcza, Pańki, Falcmana, Gudzowatego, Papały, Jaroszewiców. Strasznie pechowy ten kraj. Ten, kto coś wie, od razu ma wypadek. No nie tylko. Prokurator Witkowski. Oczywiście, prokurator od Wiktorstw, Wszystko. Mogli wejść w wszystkie rzeczy. Powiedziałem, jeżeli jak PiS zaczął władzę, jak to wszystko doszło do władzy, proszono mnie, ja napisałem wszyściutko i mam na to świadków, na piśmie całą to, co było w KHT 054 w 2016 roku. Między innymi wiem, że również moje te... wyszły do Ministerstwa Sprawiedliwości w niektórych rzeczach. I co się stało? Skutek odwrotny. To ja jestem zły. To ja musiałem wyjechać. To mnie się będzie chciało wsadzić, co mówił o jakiejś Emilii. Po prostu. Bo mówię prawdę. A oni są winni. A oni są niewinni. Oni są święci. Mam rację? Mam rację. No. Mam swoje typy, i potrzebna mi ostatnia litera nazwiska, tak dla sprawdzenia, czy myślimy tak samo. A z, ale nie wiem o czym chodzi. O co chodzi? Nie wiem. Nie chcę mi się pisać, ale może jak mi się będzie chciało pisać. Zwalczam hejt ze wszystkich stron, tym bardziej, że sam jestem bohaterem o wiele większego hejtu, ja i moja rodzina i mój syn też. Mówiłem, były telefony do mojego syna hejtujące mnie i różne inne rzeczy, bo tak się stało. I kto to zrobił, proszę Państwa? No widzicie. No widzicie. Wie Pan, panie wtedy nowocześnie mówię, dlaczego wyciągnę biaźnię w historii. Smolensk, Albert Patelicki. Ta, ja niech oni sobie mówią, ja o tym wiem. Ale PiS... Wpisie też to mówią, wbrew pozorom, bo zobaczcie co się dzieje. Wprowadzeni jesteście na boczny tor. Dobra, dosyć, bo się strasznie zdenerwowałem i. No właśnie, Emilia dostanie immunitet, plebiak wróci sądzić, bo jest sędzią. No zgadza się. Także jeszcze raz powtarzam, to była reforma polegająca na przejęciu całej tej kasty prawniczej. Przy czym ja powiem szczerze, nie mam pretensji do adwokatu, bo adwokat wykonuje swój zawód, wydajmuje jego klient, możemy go nie lubić, będzie go bronił. To jest jego odpowiedzialność za co, co? Ja mam mieć pretensję do adwokata, strony, która staje przeciwko mnie. To jest jego zawód. Ja też mam adwokata w razie czego, prawda? Paweł, puk, puk, panie Piotrze, co to za puk, puk, Paweł Piotr, nie wiem o co tu chodzi. No jeszcze zientara. No tak, matko jeszcze zientara. No to już pan Kaźmierczak walczy o to całą masę i nawet na pisie się przejechał. Po prostu. No właśnie. No właśnie, dobra. Bo tutaj ktoś do mnie mówi, puk, pu, panie Piotrze, ale co, bo nie wiem. No więc tutaj, naprawdę, reasumując, osobiście uważam, że to była, że to była dobra akcja od pewnego przejęta osobu, osób kutych na cztery nogi, które na tym zarobiły i zarobią jeszcze pieniądze, bo jeszcze napiszemy, zrobimy film o niej, napiszemy książkę, jakiś dziennikarz wydrukuje wspomnienia i będziemy mieli piękną, a ona będzie cały czas. Chora psychicznie, zderwicowana, doprowadzona przez złych polityków i wszystkich do szału. Ludzie, obudźcie się w końcu, walnijcie pięścią w stół. A w hejtu, po jak, jak się, jak, jakiego ja się potem spodziewam, to jest coś niesamowitego. Dobra, proszę państwa, puszczę państwu na koniec piosenkę, bo już nie chcę mi się gadać. Proszę wybaczyć, nie chciałam mi się robić. Nie chciałam się dzisiaj robić tylko kachatę, bo bałem się. A jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć ale to, to jeszcze przed piosenką proszę pana no Brunon K. oczywiście chciałem bo dostałem takiego maila proszę państwa ja nie wiem jak to jest ja mówiłem mniej więcej w październiku że już koniec z subskrypcjami nie ma żadnych subskrypcji wyślę tej osobie tą książkę ktoś w listopadzie nie wiem kto rozgłasza nie ma żadnych subskrypcji one już zostały zakończone w październiku to było 400 sztuk i to zostało praktycznie wysłane Ci, co zapłacili, bo przysyłali mnie, jeszcze ostatnio mi ktoś przysłał, jest to wszystko w wysyłaniu, będzie wysłane tej pani, która przysłała mi, która w listopadzie wpłaciła na dwie książki: na choluba 1, choluba 2. Choluba 2 nie ma, ja nie, nie, nie powiedziałem dosyć, nie ma subskrypcji. Nie ma, nie został napisany. Nikt nie ma prawa ogłaszać subskrypcji. Ja nie mam książek, nie handluję tymi książkami, ja nawet nie wiem, czy napiszę tego cholernego choluba 2, bo niezbyt mi się chce. Nie to, że mi się chce, nie widzę po prostu sensu pisania tej książki. Oczywiście. No, panie Krzysztofie, no, naleście dobre pytanie. Marek Karp. No, o tym nawet nie będę mówił. No. A jeszcze a propos hejtu tego zjednoczonego, to ja przypomnę, że również tamta strona bardzo mocno miała też swoich hejterów i te wszystkie rzeczy. I była taka grupa na Twitterze, która była nastawiona tylko wyłącznie na Macierewicza i na tych, i na Macierewicza i na ludzi, których były związanych z Macierewiczem. To był hejt. O tym nikt nie mówi. Tam też byli sędziowie. Proszę Państwa. Prawnicy? No i co? Ale to nie oznacza, że twierdzenie no my trochę u nas, my kradniemy mniej, bo oni kradli więcej jest słuszne. A, pisałem o tym typie na no, nalegałam. Nie, nie będę opowiadał. No. Daniel, przestań się wygłupiać. holu versus Predator. No. Ja nie zdążę go napisać, bo mnie wsadzą. Nie, nie pozwolą mi pisać i zniknę po prostu. Czy mogę zadać pytanie na maila? Może Pani zadać na maila. Ma Pani mojego maila? Proszę zadać. No. no. Ja zresztą, jak wszyscy wiecie, AZ Jaroszewicz, książkę w i Archiwum Niemieckie, AZ. No. no to Jaroszewicz to też jest następna sprawa. Okazuje się, że ktoś zbierał subskrypcję na Holuba, którego nie było. Nie wiem, ja tego nie robiłem i nie robię i nie będę robił. Nie interesuje mnie to. No hejtu nie było, haha. No zaraz, przepraszam, przecież ja mówiłem, zorganizowany hejt na Macierewicza trwa do dzisiaj, zresztą na ludzi związanych z Macierowiczem to hejt wychodzący poza, a przecież ostatecznie kto ujawnił, w jednym z artykułów w Newsweeka kto się ujawnił, na przykład kto uderzył w dzieci, które chodzą do prywatnej szkoły, powiedz gdzie po prostu. Jeżeli no, jeżeli ktoś mi przysyła pokwitowanie, nadal, bo ja nie mam dojścia i nie miałem dojścia do konta i do tego, więc po prostu ja wtedy wysyłam. Tylko proszę Państwa, w listopadzie ktoś wpłacił, a to już nie było dawno po subskrypcjach. To już nie było wtedy żadnych egzemplarzy. Te egzemplarze, które są, to jest sprawa cholubowa, one są nowe. I już. Więc nie wiem, kto mówi. No. O, właśnie. KS. nie chodzi o to, chodzi już Państwa, że to był bardzo zły, bardzo złe rzeczy, które trafiały uderzanie w rodzinę. Powiedziałem, zarówno w mojego syna, tak jak uderzano w dzieci innych, to samo i to przychodziło z lewej strony, więc niech nie płaczą ci wszyscy sędziowie, bo to jest ich własna. Mają przykład, jacy oni są, właśnie po tej sprawie, ale. Partia, która twierdzi o wysokich standardach moralnych, nie może się ograniczyć do. E, powinien się jednak. Bo, i co by nie mówić o panu Świąkalskim, to jednak w momencie tych dwóch dziwnych samobójstw podał się do dymisji. Podał się do dymisji. Właśnie. No właśnie, czy, Le czy Lech Kaczyński. Ja już o tym nie mówię. Tylko, tylko, że proszę Państwa, w odróżnieniu od tego, od obrony PiSu, to nie jest taka rzecz jak obrona, jak pan minister Zieliński o tym człowieku, o Jezu, też mi nazwisko wypadło, jakiś Alzheimer mnie dotyka, yy, zamordowanym w kiblu na posterunku we Wrocławiu, to też yy, obrona policji, bo przez deprecjację ofiary. Tak samo tutaj. Panie Krzysztofie K., ja Pana wyrzucę stąd. Tego się u mnie nie wymiewa. Praw do... Nie będę mówił o prawach do Holuwa, bo to zostało już dawno wyjaśnione, cofnięte. Proszę się Daniela o to pytać, więc nie radzę przecież. No, no właśnie. Dobra. Puszczę Państwu, bo mam bana na tym kanale i mam to... Te... Justyna. Jaka Justynaka ma bana? Jakiego bana? Skoro Pani pisze... Yy, skoro pani pisze to jak pani ma bana skoro pani tu pisze, niech pani się zastanowi ostał Igor Stachowiak właśnie no. dobra panie Piotrze, czy reżimy no, no, dajmy sobie spokój na razie no właśnie, pan Stachowiak panie Piotrze, czat zapisała, ja typowałem tych dwóch nielegalnych kancelarii, pierwszego pod Żerandalem i wierszów pisarza no raczej nie wierszówko pisarza no. nie będziemy tutaj no Pod innym nikiem. Nie wiem pod jakim nikiem i o co chodzi. Nie interesuje mnie to. Dobra, co mamy dalej? Panie Dariuszu, pan pisze idiotka, ale do, o kim pan mówi idiotka? Nie wiem, nie lubię tak uzywać nikogo. Raczej dyskutujmy, ale na te słowo, tylko nie wiem o co chodzi. A dlaczego mam pana wywalić? Pan zawsze coś walnie, aż mnie, w, pan mnie wkurza na koniec. Pewnych rzeczy się tutaj nie mówi. A pani pisze pod innym nikiem. Bardzo dobrze. No. no to pan, panie, ale też nie pod swoim nazwiskiem i tak dalej. Ja nie wszyscy wiem, ktoś do mnie ma pretensje, Ja naprawdę nie, 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 nie znam ników. Ja już rozumiem, że ktoś chce mieć tutaj anonimowość, Toleruje to, ale jeżeli ta anonimowość służy tylko i wyłącznie hejtowaniu, właśnie. Przypominam jeszcze raz. O, na przykład pani Kania wygrała z Panem Piątkiem, i co cisza wszędzie. Cisza wszędzie. Święty Pan Piątek po prostu w tej chwili książka, która jest jedynym wielkim hejtem i nieprawdą. Dobra, puszczę Państwu tango i kończymy to. Ok? Może jutro dam, może pojutrze. Proszę mi wybaczyć. Strasznie jestem dzisiaj wkurzony, ale nie dziwię się. Krzysiek pracuje nad nową piosenką. Werkowicz, słyszysz mnie? Dobra, puszczam tango. jest w tej siły cząstką drobną dziś, A jutro być może mnie zmiecie. Miłości chaustem chcę pijanym być, Miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wybrany mózg, Sam siebie już odnaleźć nie chcę. W poślizgu życia bokiem sonem cóż, Zostało z tego co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co... Więc wypij wódki, kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni, światła błysk, Zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, palto sześć, ona jest twoją bronią. Mówią przyjaciel, to jest przyszły wróg. Który się jeszcze nie objawił Więc komu wierzyć tu na miły Bóg Sam zbaw się, gdy się Bóg zostawi Życie z tłumikiem już gotujesz się Nie można pisnąć nawet słowa Co dzień umierasz, co dzień budzisz się Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu, pół u pana boga. Pół w piachu. Więc wypij wódki, kolejny łyk, i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni, światła błysk. Tak, jeszcze to, się włączę po piosence. O tym, co na dole. To nie każdy musi, ale tanga dawno nie było. Ona kocha cię i musisz. Walczyć o nią, piekło czy niebo, palto sześć. Na kramat to jest właśnie ciekawostka, jest o której nikt nie mówi, ale jutro może pogadamy na ten temat. Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi, wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak aniołów w złotą łuską lśni. gdy śmierć ołowiem serca zepchnie, rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć to czy miłość, wszystko jedno. Cik Krzysztofka Na akurat się no, zgadza z tym, co widać, pan. Bóg tak chciał słuchałem aż utrwalić margen. w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić Chcę obrażać Justyna, ale strasznie nie wreszcie wreszcie jestem uczulony na imię Justyna. Utrwalić wieczność. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni, światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz Walczyć. Ale o nią. się pani nie rozpisała, no dlaczego? Biegnie oczy nie do, do, pani przepraszam. Pal to sześć, ona jest twoją bronią. Ta droga nie jest po to, żeby nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir, prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest po to, by ją iść, ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawiam krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Jakie no długie to tango. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było? Koniec tego tanga warto było Sta się długa głupia piosenka Warto Dobra. Nie wiem jaki band za co pod jakim nikiem pani napisze pod jakim nikiem to znajdę o, już się skończyło, dobra. Proszę Państwa, no dobrze. Na koniec jeszcze raz przepraszam, panie niech cię nie czują obrażone, bo to nie dotyczy tylko kobiet, ale akurat powiedziałam tak kobieta jest kutaj 4 cztery nogi. Tak naprawdę. Tak to jest, trochę nerwowo, bo musi być nerwowo, bo naprawdę dosyć już mam tego całego tego, co się z nami Polakami stało po prostu. Niestety. I mam nadzieję, że Państwo o tym zrozumiecie. Pamiętajcie. Mogę pan podać ma maila? No mogę ale zawsze podaję tego maila. Wszędzie jest. Proszę zapisz tylko maila jeszcze. mail.com. Proszę bardzo. Jest mail. Proszę pisać. I zobaczymy jak będzie. Dobrze. Także dziękuję państwu i raz jeszcze. No i do zobaczenia, do następnego razu. Krzysiek robi nową piosenkę, więc zobaczymy jak to będzie. No. Ale to zawsze mi zadajecie pytania, jak daje question and to mnie YouTube natychmiast zaczyna mówić, że to się nie nadaje do niczego i zaczyna mieć jakieś problemy. Uczuleni są na te dwa słowa, QA, nie wiem co to znaczy i jak co te ich boty tam w tym widzą, bo ja wliczę. Także jeszcze raz, dobranoc i do następnego razu, gdzie my się wyłączamy.